Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach firmy Yob, które mam w swojej pielęgnacji. Mam również produkty do sprzątania domu tej firmy, więc jeśli chcielibyście zobaczyć też filmik o tych produktach, to napiszcie mi o tym w komentarzu, chętnie taki filmik dla Was nagram. Chciałabym Wam również powiedzieć, że mam dla Was pewną niespodziankę, więc zostańcie ze mną do końca. I zacznę od kosmetyku, od którego moja miłość się tak naprawdę rozpoczęła do kosmetyków firmy Yob, czyli od mydeł do rąk. Aktualnie używam mydła do rąk, które nazywa się Zimowy Las, 98% składników pochodzenia naturalnego. Mydło, które w swoim zapachu ma ujęte całe moje beztroskie dzieciństwo z tego okresu właśnie zimowego, gdzie była piękna, zawsze mroźna, obfita w śnieg, zima, ale również świerk, który zawsze mieliśmy w okresie, a raczej w święta po prostu. I słuchajcie, ja lubię te mydła przede wszystkim dlatego, że one może nie są jakieś bardzo mocno gęste, jakieś bardzo mocno też rzadkie, po prostu takie, wiecie, pół na pół, ale moim zdaniem są przede wszystkim bardzo wydajne i dobrze pielęgnujące skórę, przede wszystkim nie naruszające tej bariery lipidowej skóry. Substancje zawarte w tych mydłach naprawdę pielęgnują tą skórę, dbają o nią i również ten olejek świerkowy działa na nasze dłonie w sposób taki regenerujący, również taki troszeczkę odprężający, bo zapach jest niezwykle relaksujący. I wyobrażam sobie, jakby mieć taki żel pod prysznic i używać go właśnie w takiej porze wieczornej, no to naprawdę to byłoby coś cudownego. Uwielbiam mydła do rąk firmy Yob. Moim ulubionym zapachem, jeśli chodzi o mydła do rąk firmy Yob, to jest werbena, niezwykle taki, powiedziałabym, orzeźwiający, świeży, bardzo taki nawet, powiedziałabym, dziewczęcy zapach, zupełnie inny niż Zimowy Las, natomiast równie taki właśnie dający energię. I to jest najczęściej wybierane przeze mnie mydło tej firmy. Chciałam Wam powiedzieć również taka ciekawostka, że jeśli dbacie o zużywanie plastiku w Waszym gospodarstwie domowym, a używacie mydeł firmy Yob, to firma Yob wyszła naprzeciw właśnie miłośnikom tych kosmetyków, a mianowicie stworzyła szklane butelki, które można uzupełniać w ich firmowym sklepie w Warszawie, bodajże na ulicy Mokotowskiej 26, chyba tak. Także tam możecie uzupełnić swoje ulubione mydło, ale również i żel pod prysznic do szklanej butelki. Ale chciałabym Wam jeszcze jedną bardzo ważną ciekawostkę zdradzić a propos mydeł do rąk firmy Yob, że one genialnie sprawdzają się do mycia pędzli, ale również i gąbek do makijażu. Kolejny kosmetyk, który na dobre zagościł w mojej pielęgnacji z firmy Yob, to jest naturalny żel pod prysznic. Ja Wam tu akurat wzięłam różę z kadzidłowcem, natomiast aktualnie chyba używam geranium i też ono jest na końcówce. Tutaj mamy 93% składników pochodzenia naturalnego i chciałam Wam powiedzieć, że to są przede wszystkim takie żele, które może jakoś specjalnie mocno się nie pienią, ale bardzo dobrze pielęgnują naszą skórę, świetnie ją czyszczą, delikatnie pachną i często mają takie różnego rodzaju ciekawe substancje, bo to też zależy od oczywiście zapachu, które są najczęściej pochodzenia roślinnego, bo są to ekstrakty właśnie roślinne. To są takie żele, które mają bardzo dużo takich fajnych substancji relaksujących, odprężających, aromaterapeutycznych, także to jest naprawdę coś bardzo fajnego dla osób, które cenią sobie taki relaks. Ja bardzo lubię te żele, przede wszystkim dlatego, że od momentu, kiedy zauważyłam, że moja skóra naprawdę bardzo mocno się przesusza, jest to spowodowane niestety problemami z chorą tarczycą. Ja tego wcześniej absolutnie nie zauważyłam, dlatego też zaczęłam zwracać uwagę na produkty, których skład jest przyjazny skórze i takie właśnie są produkty firmy Yob pod prysznic. Bardzo lubię te żele, aczkolwiek moim najukochańszym żelem pod prysznic firmy Yob jest kokos i sól morska oraz zapach, który nazywa się Yunnan. To są zapachy, które wydaje mi się, że spodobają się każdemu. Zresztą zapachy firmy Yob są bardzo naturalne. Tutaj nie wyczuwamy żadnych sztucznych zapachów. Powiedziałabym, że niektóre zapachy są niezwykle
takie surowe, ziemiste nawet, ale są naprawdę bardzo przyjemne, właśnie odprężające. No i tak samo jak w przypadku mydła do rąk, to ten żel jest niezwykle wydajny przez to, że ma niezwykle genialną pompkę. Naturalny balsam do rąk i do ciała, zimowe okruszki to kolejny kosmetyk, który chciałabym Wam pokazać. Tak naprawdę mam go od momentu, kiedy pojawił się w sprzedaży, czyli jest już na rynku od jakiegoś pół roku. 300 ml balsamu, który nie jest jakoś bardzo gęsty, nie jest też jakiś bardzo rzadki, więc to jest taki jakby mleczko, trochę takie właśnie na pograniczu z balsamem, tak mogłabym powiedzieć, ale na pewno jest to balsam, który szybko, a nawet powiedziałabym błyskawicznie się wchłania, ładnie nawilża, to nawilżenie utrzymuje się naprawdę przez dłuższy czas, też całkiem fajnie wygładza skórę, no i zapach. Zapach jest tutaj bardzo dominujący, dlatego że to jest taki ciepły, otulający, powiedziałabym słodki zapach, idealny na zimniejsze miesiące. Nie wyobrażam sobie używania tego balsamu w okresie, kiedy jednak już jest znacznie cieplej na zewnątrz. Właśnie przez to, że ten zapach jest taki, powiedziałabym, mocno dominujący, ale jednocześnie bardzo odprężający. Idealny do pielęgnacji skóry, szczególnie w pielęgnacji wieczornej. Oczywiście w mojej pielęgnacji nie mogłoby również zabraknąć kosmetyków do pielęgnacji włosów firmy Yob. I mam tutaj szampon i odżywkę Orientalny Ogród. To są kosmetyki do włosów, które są przede wszystkim suche, zniszczone i pozbawione blasku. Bardzo ważna cecha tych kosmetyków jest również taka, a przede wszystkim szamponu, że szampon jest również nastawiony na pielęgnację skóry głowy. I ten szampon akurat jest idealny dla skóry głowy normalnej, suchej i wrażliwej. Ja co prawda nie borykam się z suchością skóry głowy, natomiast od czasu do czasu faktycznie ona jest taka bardziej mocniej uwrażliwiona i ten szampon, powiem Wam szczerze, sprawdza się genialnie. Ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do szamponów, które się bardzo mocno pienią. Tutaj tego absolutnie nie ma. Przez to musimy troszeczkę tego szamponu więcej zużyć, ale pamiętajmy o tym, że mamy tutaj pompkę, która jest bardzo ważnym elementem, bo sprawia również, że ten produkt, mimo tego, że go troszeczkę więcej użyjemy, to mimo wszystko jest wciąż bardzo wydajnym kosmetykiem. I to, co ja najbardziej lubię w szamponie właśnie Orientalny Ogród firmy Yob, to, że ten szampon bardzo dobrze odbija włosy od nasady głowy. Ja w tym momencie mam włosy dość długie, one są gęste, one są ciężkie i często bywa tak, że ja użyję szamponu, odżywki lub też maski, włosy są lekkie, fajnie się układają, są sypkie, natomiast ta ciężkość sprawia, że te włosy są oklepnięte, natomiast przy użyciu tego szamponu one dosłownie delikatnie odbijają się od nasady skóry głowy i wygląda to bardzo fajnie i te włosy wyglądają na całej długości, na świeże. Jest to oczywiście też szampon bardzo mocno oczyszczający, jak wiecie, ja takie szampony bardzo lubię. No i tutaj świetnie sprawdza się ta odżywka, która jest odżywką o niezwykle lekkiej, powiedziałabym takiej chmurkowo-piankowej konsystencji, która świetnie wnika w strukturę włosów, sprawiając, że te włosy świetnie się później rozczesują i są lekko wygładzone, ale również właśnie takie wypielone. Ogromną również zaletą jest tutaj opakowanie, które jak widzicie możecie sobie złożyć, bo ona jest, zobaczcie, ona jest niezwykle miękkie i można wydobyć z niego dosłownie do ostatniej kropli produkt. Nie marnuje się tam nic, także tutaj jest 170 ml. A tutaj nie powiedziałam, szampon ma 300 ml. I na koniec mam tutaj jeszcze jeden produkt, tym razem jest to naturalny krem do rąk, imbir i drzewo sandałowe. Krem, który nie zawiera olejów mineralnych, parabenów, pegów, silikonów oraz sztucznych barwników. Ja generalnie trochę żyję na bakier z kremami do rąk i zawsze się z tym kremem przepraszam, kiedy moje dłonie już naprawdę wręcz błagają o to, żeby je posmarować, natomiast krem jest naprawdę całkiem spoko i faktycznie czuć różnicę po
nasmarowaniu nim dłoni. Firma Yop również zadbała o najmłodszych, tworząc dla nich serię mydeł i żeli właśnie do mycia w takich niezwykle przyjemnych butelkach. Buteleczki z mydłem do rąk są w takich bardzo ciekawych, ale przyjemnych, takich dziecięcych kształtach. No a teraz ostatnio, dosłownie chwilę temu, pojawiły się właśnie produkty do mycia ciała dla dzieciaków w też uroczych butelkach. Także bardzo serdecznie Wam, również dla Waszych pociech, te kosmetyki polecam. Moi drodzy, i na koniec niespodzianka dla Was. Mam do rozdania dla Was dwa mydła do rąk, ale również i dwa mydła kuchenne, które uwielbiam i które jest ze mną już od dawna. Do wygrania będą takie dwa zestawy. To rozdanie będzie zarówno tutaj na YouTubie, ale również na moim Instagramie, więc możecie wziąć udział również i tam na Instagramie, zwiększając swoje szanse. Wszystko to, co musicie zrobić, znajdziecie w opisie. Ja czekam przede wszystkim na Wasze komentarze, na Wasze opinie na temat tych kosmetyków, tego, czy Wam się ten filmik spodobał. Oczywiście zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie, bo po prostu chciałabym się z Wami podzielić taką namiastką właśnie tych moich ulubionych kosmetyków firmy Yop. Dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, no i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam!